Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. To ważny czas zatrzymania się, wyjścia na pustynię, wyciszenia serca, aby z Bożej perspektywy popatrzeć na swoje życie, aby podjąć drogę nawrócenia i pokuty. Jesteśmy obserwatorami niecodziennego spotkania. Jezus po czasie odosobnienia, przygotowania się do swojej publicznej działalności zostaje poddany konfrontacji ze swoim największym przeciwnikiem. Analizując scenę kuszenia Jezusa, warto na moment wrócić do rajskiej sceny grzechu pierwszych rodziców. Rozmowę z Ewą szatan rozpoczyna pytaniem. Chce zasiać wątpliwość. A odpowiedź kobiety została udzielona nie do końca zgodnie z prawdą. Wąż, przekonując, że po spożyciu owocu staną się jak Bóg, odnosi zwycięstwo i człowiek ulega jego pokusie. Ta pierwsza próba została przez dzieci Boga przegrana. Jezus przychodzi na świat, aby naprawić to, co zniszczył grzech. Dlatego szatan chce się przekonać, czy jest kimś więcej niż człowiekiem. To on przystępuje do Jezusa i on zadaje pytania. Pierwsze dotyczy przemiany kamieni w chleb, czyli dokonania czegoś, czego nie potrafi żaden człowiek. Jest to pokusa pokazania się, manifestacji swojej mocy, swojej wielkości. Drugie to sprawdzenie, czy rzeczywiście jest kimś bliskim dla Boga. Skocz w dół. Przecież Ojciec nie pozwoli cię skrzywdzić. Wyśle swoich aniołów. Jak w pierwszym miał się wykazać Jezus, tak teraz ma zadziałać sam Ojciec. Trzecia pokusa dotyczy spojrzenia na Syna Bożego jako władcy, któremu podporządkowane jest całe stworzenie. Ale cóż to za władza? Jeśli, aby ją zdobyć, trzeba oddać pokłon, czyli uniżyć się przed innym. Jezus nie dyskutuje z szatanem. Cytując słowa Pisma Świętego, pokazuje, że jest tym, na którym spełnia się obietnica, że słowo Ojca jest dla niego pokarmem, że najlepszym sposobem radzenia sobie z pokusą nie jest poleganie na własnej intuicji, inteligencji, mocy woli czy charakteru, ale życie w świetle Słowa Bożego. Gdy zaczynamy walczyć z pokusą na własną rękę, musimy skończyć tak, jak Ewa w raju. Pokusa jest równocześnie próbą, pewnym sprawdzianem, który pozwala nam zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy, co już udało się wypracować, a gdzie jeszcze potrzebujemy umocnienia. Podejmując wielkopostne postanowienia, jesteśmy jeszcze mocniej wystawieni na próbę. Dlatego, aby wytrwać, aby właściwie przeżyć to zmaganie, potrzeba modlitwy, postu i jałmużny. Nie wystarczy tylko moja dobra chęć. Sam sobie nie poradzę. Nie wystarczą tylko ludzkie kalkulacje. Potrzeba autentycznej relacji z Bogiem. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.